Czwarta niedziela Adwentu. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Micheasza to proroctwo o tym, że tajemniczy władca, zwany Mesjaszem, w późniejszych wiekach, bo sam tekst nie mówi o tym, że to jest Mesjasz, narodzi się z Betlejem. A ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemion judzkich, z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu. Pochodzenie jego jest od dni początku, zaskakujące, od dni wieczności, od początku, więc ma pewnego rodzaju cechy, można powiedzieć, bóstwa, boskości, albo przynajmniej zamierzonego przez Boga, jeśli to jest mowa o królu. Będzie on pokojem, będzie rozciągnie swoją władzę, potęgę aż po krańce ziemi. No absolutnie żaden władca ludzki po krańce ziemi nie osiągnie takiej władzy. Widzimy, że to proroctwo się spełniło tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko On jest władcą i Panem, który początek ma od samego początku, który włada na całym świecie. Ale jesteśmy zaskoczeni czym? Tą konkretnością. Konkretnością, że Micheasz na 7 wieków przed narodzeniem Chrystusa mówi o tym, że ten władca, ten ktoś narodzi się w Betlejem. W czasach Jezusa niektórzy nie wiedzieli, że Jezus się urodził w Betlejem. Sądzili, że pochodzi z Nazaretu, więc jak były dyskusje, czy Jezus jest Mesjaszem, czy nie, to mówili, a to nie jest Mesjasz, bo Mesjasz ma się narodzić w Betlejem, a on się narodził w Nazarecie. Nie wiedzieli o tym, że się narodził w Betlejem, że spędził pewien czas w Egipcie, dopiero potem zamieszkał w Nazarecie, tak jak nie wszyscy wiedzą, że się urodziłem w Maniowach i tam przez 4 lata mieszkałem, a dopiero potem się przeniosłem do Mizernej. Nie wszystko się o wszystkich wie, ale jesteśmy zaskoczeni tą konkretnością proroctwa, tym, że po prostu Pan Bóg zapowiada pewne rzeczy i te rzeczy się naprawdę spełniają. Trzeba czasu, ale się spełniają. Narodzenie Chrystusa nie jest przypadkiem, narodzenie Chrystusa nie jest zaskoczeniem. Narodzenie Chrystusa jest projektem, jest planem, który Bóg przewidział od początku świata. Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. To jest psalm. I w tym psalmie mamy takie wrażenie, że takie słowa jak usłysz, pasterzu, wzbudź swą potęgę, przyjdź nam z pomocą, powróć, Boże, wejrzyj z nieba, chroń, wyciągnij rękę. I dopiero wtedy więcej nie odwrócimy się od Ciebie, że dlatego się odwracamy, Panie Boże, od Ciebie, bo Cię nie ma, bo mało pomagasz, bo mało dodajesz nam siły. I prosimy Cię, przyjdź do nas, przyjdź, potrzebujemy Twojego przyjścia. Mówimy, Maranata, przyjdź, bądź blisko, pomagaj, wspieraj nas, chroni nas, słuchaj nas. Jak dziecko, które zostało zostawione przez rodziców i robi sobie krzywdę, mówi, mamo, tato, bądź ze mną, bo jeśli Ty będziesz przy mnie, to ja sobie nie zrobię krzywdy. Niesamowite jest to wołanie psalmisty. Niesamowite, bo on ma świadomość tego, że Bóg może być jeszcze bliżej. Trzeba Go wołać, że Bóg może być bardziej pomocny dla nas. Trzeba Go oczekiwać. I wiadomo, że Bóg jest wszechmogący, wiadomo, że Bóg jest wszechobecny, ale to nasze ludzkie wołanie, to nasze zwracanie się do Pana Boga, to co przecież robimy w liturgii, w czasie modlitwy, to co robimy z tęsknoty serca, to jest nic innego, tylko jakby skracanie tej odległości między mną a Bogiem człowiekiem. To jest takie usuwanie murów, które są między Bogiem a człowiekiem. Zatęsknijmy przynajmniej za tym, że Bóg jest, że On może być jeszcze bliżej niż jest teraz. Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków mówi o tym, że Chrystus przychodząc na świat powiedział, ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Utworzyć ciało Synu Bożemu, coś niesamowitego, zamknąć można powiedzieć majestat boskości w ciele człowieczeńskim, człowieczeństwa, zamknąć to, co jest nieskończone, co jest bóstwem, w tym, co jest takie materialne. To jest niesamowite poświęcenie i to jest niesamowita ofiara. To jest ofiara Syna Bożego. Tak samo w naszym życiu można powiedzieć i wielką ofiarą jest nawet nie to, że my coś składamy na ofiarę albo że się modlimy za kogoś czy dajemy pieniądze, ale wielką ofiarą jest to, kiedy my spróbujemy wejść w ciało drugich osób, wejść, jak to się mówi, w skórę drugiego człowieka, spróbować go zrozumieć. Ciągle myślimy o sobie, ciągle myślimy o naszej sytuacji, ale pomyśleć, jak on się czuje, pomyśleć, jak on żyje, pomyśleć, jakich po prostu on jest w ciężkich warunkach, to wcielenie się każdego z nas, drugiego, może być bardzo pomocne. Jeśli spróbujemy chociaż trochę zrozumieć drugiego człowieka, to nam łatwiej, naprawdę nam łatwiej będzie po prostu temu człowiekowi pomóc. I Ewangelia, która opowiada o Maryi, która po tym jak Elżbieta dowiaduje się, że Elżbieta również jest w ciąży i że chociaż jest niepłodna, to jednak Bóg okazał jej miłosierdzie, idzie do gór Judei i chce po prostu spotkać się ze swoją krewną, chce jakby
zobaczyć ten znak, zobaczyć namacalnie, czy Bóg rzeczywiście to sprawił, czy Bóg rzeczywiście potrafi takie cuda robić. I oczywiście sam tekst o tym nie mówi, ale to jest przepiękne takie zachowanie Matki Bożej, które też dla nas jest przykładem, że pojedź na Jasną Górę, pojedź do Medjugorje, pojedź do Lourdes, pójdź, spotkaj się z osobą, która doświadczyła cudu, pojedź na beatyfikację, zobacz miejsca, gdzie Pan Bóg działa, bo to ci da do myślenia. To ci da do myślenia, bo jest dużo miejsc i dużo osób na tym świecie, które są znakiem Bożego działania. Są znakiem Bożego działania. Kiedy zobaczysz, że Bóg naprawdę działa, że Bóg jest, że Bóg pomaga, to uwierzysz również w to, że również w twoim życiu jest Pan Bóg. I również ty, również Pana Boga możesz naprawdę spotkać. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.